rozwiązania wszystkich zadań do tematu forin lista, forin zbiór, który umieściłem w systemie sprawdzającym. Jeśli jednak oglądasz ten film, to pamiętaj, jeżeli rozwiązujesz zadania samodzielnie, uzyskasz więcej. Jeśli obejrzysz ten film, nauczysz się troszeczkę mniej, ponieważ narzucę Ci mój sposób rozumowania. Niekoniecznie on będzie Tobie pasował. Ale jeżeli już korzystasz z tegoż filmu, zrozum, zamknij ten film i napisz sam. Przecież przed chwilą zrozumiałeś. Nie przepisuj kodu. To na pewno niczego Cię nie nauczy. No dobrze, przejdźmy do omówienia zadań. Suma owoców. Mamy na wejściu ilość kolejnych liczb, które należy sumować. Tak, to są owoce zapisane przez Kazika. Każdy odpowiada jednemu workowi, ile w sumie było owoców. Wczytujemy inputem całą linię wejściową. W języku C musieliby każdą liczbę osobno wczytywać i jeszcze na dodatek musieliby wiedzieć, ile jest tych liczb. Tutaj wygodnie wczytujemy sobie całą linię i trzeba by ją zesplitować, czyli A równa się A.split. Ktoś by mógł splitować po spacji po prostu, w taki sposób, ale ja po prostu posplituję po białych znakach. Spacja też do nich należy. A jeżeli chcę jeszcze bardziej skompresować program, no to mogę splitować to już od razu wczytując. Czyli co? Split, input i od razu split. Przy okazji popatrzmy sobie, jak to wygląda. Print A. Dane wejściowe sobie skopiujemy stąd. Uruchommy nasz program. Ctrl-Shift-V. I tutaj muszę Enter wcisnąć. Zobaczmy. Mamy wczytany taki tekst i zesplitowany po białych znakach, czyli mamy, ale teksty jako osobne elementy listy. Musimy teraz przez nie przebiec, zamienić na liczby oraz dodać do jakiejś ogólnej sumy. Suma, zanim ten print jest oczywiście niepotrzebny już w tym momencie, suma, zanim zaczniemy przebiegać przez kolejne liczby, wynosi oczywiście 0. A teraz już for i, pod i będziemy podstawiać kolejne elementy naszego zbioru A. I co będziemy z nimi robić? Po pierwsze i musimy zamienić na liczbę całkowitą, int z i, a potem dodać do sumy. Można oczywiście to zrobić tak, że do sumy dodaj już zamienioną na liczbę wartość i, albo w skrócie możemy zapisać powiększ sumę o wartość i, czyli do siebie samej dodaj wartość i. Zostaje nam już tylko wypisanie sumy. Sprawdzamy, czy to nam zadziała. Wklejamy nasze wejście. Rzeczywiście 40. A czy to zadziała dla pojedynczej wartości? Tak. I teraz pytanie, czy nasz split spowoduje, że pojedyncza wartość umieści się także w liście, która zostanie podstawiona, w liście A, która zostanie podstawiona jeden raz tylko pod wartość i. No dajmy na to przykładowe 8. Zadziałało, wypisało nam sumę równą 8. Pierwsze zadanie rozwiązane. Zadanie drugie. Najwięcej warzyw. Mamy sprawdzić, w którym worku było najwięcej warzyw. Czyli znowu wczytamy i zesplitujemy, a potem przebiegniemy przez wszystkie elementy i sprawdzimy, który jest największy. Można to zrobić na kilka sposobów. Ja na razie zrobię taki najprostszy, taki łopatologiczny. Przyjmijmy sobie na początek, że nasze m, czyli maksimum, przypominam, że w nazwach zmiennych Python rozróżnia, czy to jest duże m, czy małe m. Duże m, czyli maksimum. I teraz są dwie metody. Jeżeli szukamy maksimum, to możemy tu przyjąć pierwszą napotkaną liczbę z tych, które testujemy, a potem porównywać do niej każdą kolejną. I jeżeli znajdujemy właściwszą, czyli jeżeli szukamy maksimum, to większą, a jeżeli szukamy minimum, to mniejszą, podmienić ją. Jeżeli jednak znamy zakres liczb, które są na wejściu, to możemy sobie sprawę uprościć i zamiast tej pierwszej wpisać, jeżeli szukamy maksimum,
mniejszą o 1 od zakresu. Jeżeli nasz zakres jest od 1 do 1024, to co, to ja to wpisuję 0. Jakbym szukał minimum, wpisałbym 1025. Dlaczego? Dlatego, że teraz jak będę sprawdzał kolejne liczby i napotkam na, szukam maksimum, czyli największej, na większą, no to okazuje się, że już pierwsza jest większa, nasze 0 od razu zniknie. Nie zaburzy nam to poszukiwań. Gdybym tu nieopatrznie wpisał na przykład na początek wartość 100, no to co? Sprawdzam, czy to jest większe od 100? Nie, to, nie, to, także nie, to, nie. I co? I wtedy okazałoby się, że po sprawdzeniu wszystkich liczb nasze maksimum byłoby 100, co nie jest prawdą. Nie mamy tu takiej liczby. Czyli co? Wpisujemy przy szukaniu maksimum o 1 mniejszą niż zakres przeszukiwany, a przy szukaniu minimum o 1 większą. Już wiemy, dlaczego tak jest. No to teraz przeszukujemy. For i pod i będziemy podstawiać wszystkie elementy naszego wczytanego zbioru, czyli a. I sprawdzamy. Oczywiście i jest równy int z i. Mamy już liczbę całkowitą. Możemy ją sobie teraz porównać. Jeżeli nasze m, czyli nasze maksimum, jest mniejsze od tej liczby, którą przeszukujemy, którą w tym momencie sprawdzamy, no to coś jest nie tak. To znaczy, że to maksimum jest nieprawdziwe, bo ta liczba i jest większa. Co to znaczy? To znaczy, że pod maksimum musimy podstawić właśnie tę naszą testowaną liczbę. Znajdziemy ósemkę, jest większa od zera, no to podstawimy. Teraz maksimum będzie wynosiło nasze M8. Sprawdzamy siódemkę. Nie, siódemka nie jest większa od naszego maksimum, ponieważ ono wynosi 8. Sprawdzamy 24. Tak, 24 jest większe od naszego 8, czyli podmieniamy. Nasze maksimum teraz wynosi 24. Sprawdzamy jedynkę. Nie, jedynka nie jest większa od naszego 24, to znaczy, że maksimum zostaje 24, odszukaliśmy je właściwie, no to cóż, wypisać wystarczy i to będzie wszystko. Print nasze maksimum. Odpalamy, wczytajmy sobie te liczby. Rzeczywiście wyszukał liczbę 24. Dla ósemki też 8. Jak widzimy, jednoelementowy zbiór też jest zamieniany splitem na jednoelementową tablicę i ta jednoelementowa tablica raz zostanie pod i podstawiona i ta zamiana raz się wykona. Tylko dobrze, to już będzie to zadanie, tylko że w trzecim już mamy pewne niedogodności. Tym razem szukamy minimum. Jeżeli szukamy minimum, może pozostać ta sama zmienna, ale żebyśmy się nie pogubili, to ja ją zamienię na m małe, ponieważ szukam minimum i ja sobie tak lubię to rozseparować. Także duże m to jest maksimum, a małe m to będzie minimum u mnie. I oczywiście jak szukam minimum, to muszę odwrócić relację. Czyli teraz, jeżeli znajdę liczbę mniejszą od tego, co poszukuję, to będzie moje minimum. I pamiętamy, że tu trzeba wpisać o jeden więcej, żeby nastąpiła przy pierwszej znalezionej liczbie już podmiana. No to co? Do 1024 może być. Kazik stwierdził jednak, że worki, które wszak mogą pomieścić 1024 owoce, czyli więcej nie może być. Czyli co? 1025 dajemy. No i sprawdzamy, czy to zadziała, czy to zafunkcjonuje. Na początek, tak, jeszcze jednego warunku nie uwzględniamy. Uwzględnimy go za chwilę. F5 uruchamiamy. Ctrl-Shift. V. I znaleźliśmy nasze minimum 7. Rzeczywiście jest to liczba minimalna. Czyli nasz program zadziałał poprawnie. Ale tu jest jeszcze pewne dodatkowe założenie, że nie szukamy tych worków, które mają jednocyfrową liczbę owocy. Musi być co najmniej dwucyfrowa. A to znaczy, że podmiany dokonamy tylko wtedy, jeżeli znajdziemy mniejszą i dodatkowo nasza liczba będzie dwucyfrowa. Czyli będzie albo większa od 9, albo większa równa 10. Szukamy. Odpalamy nasz programik.
wklejamy nasze liczby przykładowe, no rzeczywiście 1024. Ale to jeszcze nie koniec, bo tu mamy taką ciekawą sytuację, że nie mamy ani jednego worka, który, skopiujmy to sobie, który spełnia nasze założenia. To znaczy, że nie przyjęliśmy żadnego worka i wtedy na wyjściu musi być 0. Odpalmy to, wklejamy. A my mamy na wyjściu 1025. Dlaczego? No bo ten warunek, że zarówno znaleźliśmy liczbę mniejszą od naszego hipotetycznego minimum, które założyliśmy na początek 1025 i równocześnie ta liczba była większa lub równa 10. Ten warunek nigdy nie został spełniony, to znaczy, że nie dokonaliśmy nigdy podmiany. I w wyniku nasze minimum nie zostało zamienione. A co zrobić trzeba? No jest to wypadek szczególny, więc robię tak. Jeżeli nasze M nie zostało ani razu podmienione, to znaczy, że została wartość 1025. W worku na pewno tyle nie było, bo worek może pomieścić 1024. Więc jeżeli M jest równe, sprawdzenie czy jest równe, to oczywiście dwa razy równa się. Jeżeli M jest równe właśnie tyle, to muszę wypisać ile? 0, bo nie nastąpiła żadna podmiana. W przeciwnym wypadku wypisuję to, co znalazłem jako minimum. No to sprawdzamy. Znowu wahaniamy to, wklejamy ten nasz szczególny przypadek. Działa, wyszło 0. A wklejmy o ten przypadek, żeby nie było, że zepsuliśmy nasz program. Wklejamy. Cały czas działa. Dobrze. Przechodzimy do zadania czwartego. Najmniej owoców, ale który to worek? Znowu szukamy minimum. I teraz pytanie jest nie ile zawiera ten worek, tylko który to jest kolejny worek. Co to znaczy? To znaczy, że możemy tego ifa się pozbyć, bo już nie mamy ograniczenia, że to muszą być worki przynajmniej dwucyfrowe. Czyli od tego się pozbywamy. Dalej jest to nasz program na szukanie minimum. Ale ja chcę wiedzieć, zapamiętać dodatkowo, który to jest kolejny worek. No z tego nie jestem w stanie tego odczytać. Dodam sobie zatem dodatkową zmienną. Niech to będzie zmienna k. Na początku niech wynosi 1 na przykład. Teraz tak. Po sprawdzeniu każdego worka będę zwiększał k plus równa się 1, czyli zwiększam go o 1. Co to znaczy? To znaczy, że jak testuję pierwszy worek, to k wynosi 1. Jak testuję drugi worek, k wynosi 2. Testuję trzeci worek, k wynosi 3. Czyli w k mam numer testowanego worka. Muszę teraz zapamiętać ten, który uznaję za minimum. Dodatkową zmienną wprowadzę. Niech to będzie duże k. On na początku wynosi 0. I tutaj, jeżeli sobie ustalam, że to jest minimum, to równocześnie w k zapamiętuję, który to jest worek. Jeżeli potem znajdę jeszcze kolejny, to zmienię tę wartość. Zaraz zobaczymy, czy to się wszystko będzie zgadzać, bo tutaj jeszcze jedna rzecz może nam nogę podłożyć. Uruchamiamy nasz program, wklejamy nasze wejście, najmniej jest w drugim worku, no i sprawdzamy, czy tak rzeczywiście nasz program zadziała. Bo my wypisujemy M, nie wypisujemy M, tylko wypisujemy duże K, czyli numer naszego worka. Jeszcze raz odpalam. Rzeczywiście, drugi worek, czyli to, co nas interesuje. Co się jednak stanie, jeżeli nie wynika to z treści, tylko z przykładów. Tu w treści powinno być dopisane właściwie, tak? Ale wynika to z tego przykładu. Co się dzieje, jeżeli mamy kilka minimów? Sprawdzimy. Kopiujemy sobie te liczby i wklejamy do naszego programu. Co się stało? Rzeczywiście wypisał nam, że to jest P
pierwsze napotkane minimum. Można by zliczać, ile tych minimów jest. Można by też wypisać ostatnie napotkane minimum. A jak wypisać napotkane ostatnie minimum? Zmienić ten warunek. Zobaczcie, że jeżeli napotkam liczbę równie małą, jak już wcześniej znalezioną, to nie zachodzi ten warunek, nie następuje podmiana, ani nie zapamiętuje jej numeru. Czyli znajduję takim warunkiem pierwszą napotkaną. A jeżeli zrobię o tak, to znaczy, że będzie podmiana zachodziła, jeśli znajdę mniejszą, ale także będzie następowała podmiana, jeżeli znajdę równą. To, że to zrobię i podmienię 1 na 1, to nic się nie zmieni. Natomiast zmieni mi się numer worka. Jeżeli tu dopiszę równa się, to teraz odszukam ostatni worek, który ma minimalną wartość. Który ma minimalną wartość owoców. Rzeczywiście jest to piąty worek, ale w naszym zadaniu my szukamy pierwszego napotkanego, czyli bez tego równa się. Dobrze. Jeszcze dwa zadania i to już będzie koniec. Ostrowok, skup ryb. Co my musimy tak naprawdę znaleźć? Szczupak kosztuje tyle i to jest cena. I musimy znaleźć, ile to jest miedzi. To jest cena szczupaka. To jest ilość miedzi, ilość srebrnych monet, ilość złotych monet, ilość mitrylowych monet. Ale zobaczmy, za tuzin miedziaków dostajemy srebrną, czyli jedna srebrna to nie jest 10 miedzianych, czyli tylko 12 miedzianych. Złota to 0,2, czyli jedna złota to 20 srebrnych. Mitryl setka złotych. Trzeba to sobie odpowiednio powymnażać, dostając się do właściwych liczb. A na wejściu mamy je rozdzielone dwukropkami po słowie szczupak. Zupełnie inny program. Wczytujemy tęże linię, rozseparujmy ją po spacji. I wypiszmy, zobaczmy co to będzie. Print A. Uruchamiam, skopiujmy sobie naszego szczupaka i jego cenę do schowka, wklejamy. Co my mamy w naszej tablicy wejściowej? Zesplitowaliśmy to po białych znakach. To znaczy, że w zerowym elemencie listy mamy słowo szczupak, a w pierwszym elemencie listy mamy jego cenę, ale jeszcze taką wspólną, łączoną, gdzie są mitryle, złoto, srebro i miedź. To znaczy, że musimy o tę drugą wartość znowu zesplitować drugą, czyli informatyk liczy 0, 1, tak? O indeksie 1. Musimy ją zesplitować, tym razem po dwukropkach. To co? Nasza cena, powiedzmy, że C równa się, A od 0 to jest to, A od 1 to jest to. No to co? Nasza cena A od 1 i splitujemy ją. Split. Tylko nie po białych znakach, tylko po dwukropkach. Sprawdzamy, co jest w C. Uruchamiamy nasz program. Wklejamy linijkę wejściową. Cóż mamy w C? No mamy liczby, które musimy zamienić teraz na odpowiednie kwoty. Gdybyśmy chcieli to zsumować, to takie zadanie już mieliśmy. Szukanie minimum, maksimum także, a teraz my musimy z kolei policzyć pewną wartość, tak? Ile to by było po zamianie na miedź. No to co? Bardzo prosta sprawa. Ilość miedzi, czyli miedź, taka zmienna, to się równa. Tego może już nie wypisujemy, bo nasz program tego ma nie robić. Co to będzie? To jest C od 0, C od 1, C od 2, C od 3. To jest ilość miedziaków. No to ilość miedziaków to jest dokładnie to, co my chcemy, co chcemy mieć tutaj w miedzi. Czyli C od 3 zamienione na liczby całkowite to jest ilość miedzi z naszej ceny. Teraz bierzemy pod uwagę ilość monet srebrnych. No to co? Plus monety srebrne. Znowu zamieniamy sobie monety srebrne, tylko monety srebrne to są oczywiście
C2, tak, przypominam, C0, C1, C2, źle, C0, C1, C2, C3, dobrze. To są monety srebrne, C2, no ale każda moneta srebrna to jest ile? Tuzin miedziaków, czyli razy 12. Plus, no to teraz co? C1, czyli monety złote zamienione na liczby całkowite, razy jedno złoto to 20 srebrnych, a każde srebro to 12 miedziaków. Plus, i znowu zamieniamy, tylko teraz już C0 i to są mitryle. No tutaj akurat 0 wynoszą, ale może kiedyś cena będzie taka, że tutaj o mitryl zahaczy, no to musimy ten mitryl też wymnożyć, tylko razy ile? Jeden mitryl to 100 złota razy 20 srebra i razy 12 miedziaków. I to już będzie wszystko i trzeba wypisać. Print miedź. To zadanie ma nas uczyć tego, że do listy możemy przecież do każdego elementu dostać się indywidualnie. Nie musimy przebiegać przez niego pętlą for. Dobrze. Sprawdzamy, czy to nam wychodzi. Uruchamiamy nasze wejście. Wklejamy. Ojej, tutaj mam coś innego, bo sobie to kopiowałem. No to co? Jeszcze raz to trzeba skopiować i tu wkleić. 740. Zakładamy, że zadanie rozwiązane jest poprawnie. Ostatnie zadanie na pętle Fornic zbiór oraz na split Nowigradu Vivaldiego. Znowu mamy kwotę, teraz już nie musimy szczupaka oddzielać. Od razu mamy te liczby, tylko musimy zrobić coś innego. Musimy zdenominować naszą kwotę, to znaczy podać ją w jak najwyższych nominałach. Przelicznik jest oczywiście taki sam jak w poprzednim zadaniu. Wczytujemy nasze A, splitujemy je, oczywiście to nie jest teraz A1, tylko po prostu A. Nie oddzielaliśmy szczupaka naszego. I musimy to podać nie jako ilość, tak, najpierw zamienimy sobie wszystko na ilość miedzi. Tu mamy teraz ilość miedzi przeliczoną tak samo, tak? Wiemy, ile jest, ile nasza kwota do denominacji, ile, jaka jest równowartość w miedzi. Nie wypisujemy tej miedzi, bo nam to nie jest do niczego potrzebne. Musimy teraz wydobyć z niej części pewne całkowite. Co to znaczy? Wypisujemy na początek ilość pełnych mitryli. Ile to jest pełny mitryl? Jeżeli jesteśmy w stanie naszą ilość miedzi, czyli miedzi, podzielić, może nie wypisujmy tego, najpierw sobie policzmy. Umówmy się, duży M to będzie mitryl w tym momencie. Ilość naszej miedzi podzielmy całkowicie przez tyle, ile miedziaków kosztuje jednego mitryla. Ile to jest? No wiadomo, mitryl to jest 100 złota, złoto to jest 20 srebra, a jedno srebro to jest 12 miedziaków. To wszystko trzeba wziąć w nawias, bo musi być najpierw odmnożone. I co? Jeżeli zmieści nam się ileś razy ta wartość mitryla w ilości miedzi, którą dysponujemy, to znaczy, że tyle pełnych mitryli musimy wypłacić. I to już mamy policzone. Ile zostało? Powiedzmy, że do miedzi to już jest nam... Ile tej miedzi zostało, tak? No to tylko, że reszta z dzielenia przez to. Dlaczego? No bo pełne liczby zamieniliśmy na mitryl, a to, co się nie udało zamienić na mitryl, czyli reszta z dzielenia tego, to jest to, co musimy jeszcze poddać denominacji przez kolejne liczby. Jeszcze nam tyle miedzi zostało do denominowania. No to teraz dokładnie to samo ze srebrem. Przepraszam, ze złotem. Złoto to będzie nasza miedź podzielić całkowicie przez 20 razy 12. I co teraz? Ile jeszcze nam zostało do zdenominowania?
No, jeżeli udało nam się wyciągnąć coś jako pełne złoto, czyli części całkowite z tego, no to reszta z dzielenia. Wpiszmy z palca. Miedź równa się miedź reszta z dzielenia przez 20 razy 12. Oczywiście mogę tu skrótowo zapisać, tak jak już się przyzwyczailiśmy, że procent równa się, tak? Czyli podziel siebie samego przez tę wartość i podstaw. To jest skrót, ale może taki trochę nieczytelny, więc wrócimy do takiego zapisu. Co zostało? Już mamy ilość złota, no to teraz srebro. Nasze miedziaki teraz dzielimy całkowicie przez 12. Miedzi zostanie ile? No reszta z dzielenia przez 12. No i oczywiście nasze miedziaki, czyli małe m, to będzie, no właściwie to już nie trzeba policzyć, tak? To jest to. Tyle nam zostało miedzi. Ile mamy w miedzi? No, dla porządku, M równa się po prostu miedzi. I teraz należy to wszystko wypisać, tylko print. Czyli nasze mitryl, przecinek złoto, przecinek srebro, przecinek M jak miedź. I oczywiście naszym separatorem tego, co wypisujemy, jest dwukropek. Sprawdzamy, czy to zafunkcjonuje. Ja tu w Linuxie Ctrl-Shift-V zamiast Ctrl-V w terminalu muszę, ale tylko w terminalu. I ja wyjście wkleiłem, czyli źle wkleiłem. Jeszcze raz. No ale dobrze, zamienił to na tę wartość najpierw na miedź, a potem zdenominował do tej samej wartości, czyli w porządku. Ale tak naprawdę wejściem to powinno być, czyli jeszcze raz tu wklejamy. Rzeczywiście zdenominował poprawnie, a tutaj z mitrylem, ze złotem, tutaj jest jakiś bogatszy kupiec. Skopiujmy to sobie, uruchommy jeszcze raz nasz program. Denominacja poprawna, tak, wszystko udało się zamienić tylko na mitrylę. I to jest ostatnie zadanie z tej części. Dziękuję.